Oj, widzowie, dawno nie było Palionowa. Chyba pora wrócić. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy, tak jak powiedziałem na początku, na Palionowie ponownie, ponieważ już kilka dni nie było nas na Palionowie, więc warto byłoby tutaj w końcu wrócić z tego powodu, że no jakby fajnie, że mamy tą nową serię i tak dalej, no ale o Palionowie zapomnieć niestety, znaczy niestety, albo na szczęście nie możemy, więc po prostu znowu będzie dzisiaj odcinek. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje tutaj na kanale, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. Przypomnę też, że na plusie są odcinki codziennie o godzinie 14 z Robloxa, więc zachęcam, ponieważ tam również no, myślę, że warto być, no kurczę, jakby jeżeli chcecie mi zrobić prezent, to po prostu wbijcie na tamten kanał, będzie mi bardzo miło, ponieważ staram się, więc docencie moją pracę. Dziękuję widzowie. Zanim jednak rozpoczniemy, to zachęcam was do tego, żebyście wbili na Instagrama. Ostatnio wbiliśmy 40 tysięcy obserwujących, jak widzicie tutaj pięknie Instagram wygląda, więc możesz być również tutaj wśród tych obserwujących, być na tym Instagramie, więc jeżeli cię jeszcze nie ma, zachęcam do tego, żebyś wbił. A i nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. O, piękne Palionowo, piękny kanion. Już dawno mnie tutaj nie było, przyznam wam szczerze widzowie. Tutaj jakby stanęło to trochę w miejscu. Tam na dole by się przydało coś porobić za jakiś czas, ponieważ tutaj tak jest ciemno i smutno. Tam jest jakaś... A co to za tabliczka? Czekajcie, bo ja... To jest chyba ta, którą ja... O kurczę, dobrze, o, prawie wiadra nie dałem. To jest to, że jest poszukiwany syn Paliona, ale to już jest nieaktualne, to już bierzemy, panie. Ja w ogóle tutaj mam rzeczy od syna Paliona. Znaczy syna Paliona, boże, bzyka, on się kurczę zmienił już przecież. Ten, ponieważ on jest aktualnie w więzieniu. Więc ja tam, znaczy nie idę do niego do więzienia, bo już mi się nie chce z nim użerać tam. Już się użeram u niego na kanale, więc jeżeli nie widzieliście, to koniecznie tam wbijcie. Ale ja jestem ciekaw jednej rzeczy, ponieważ jak wiecie, na Palionowie jakiś czas temu był Lucyfer i znowu ucichła sytuacja z nim, co oznacza, że to zazwyczaj jest cisza przed burzą, więc ja się szczerze mówiąc troszkę obawiam, że zaraz może nas tutaj spotkać coś niemiłego. Więc trzeba oczywiście sprawdzić Palionowo, czy tutaj nic złego nas nie czeka. Ja tutaj oczywiście wypływam, ponieważ zajmuję to jak zwykle 3 dni i 3 noce. Ja tutaj przejdę tą ulicą koło więzienia, ponieważ jeszcze tutaj muszę załatwić jedną bardzo ważną rzecz. Muszę tutaj jeszcze w więzieniu jedną rzecz załatwić, a mianowicie krzyknąć do bzyka, że śmierdzi. On tam powinien być u siebie gdzieś w klatce, więc uwaga. Halo bzyku, śmierdzisz. Dobra, on mi niestety nic nie odpowie, bo pewnie nie ma go teraz przy komputerze. No ale nieważne, ja lecę w takim razie do siebie na chatę, zobaczyć jak wygląda sytuacja. No i przede wszystkim, jeśli chodzi o Lucyfera, nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje na Palionowie. Co? Co to za tabliczka? Musimy się pożegnać. Aha, to od kloca. Boże, tyle czasu to już tu leży. Są takie tabliczki czasami, że ja już nie wiem, o co chodzi. To jest podejrzane naprawdę. Dobra, tu jest szefowska zatoka, wszystko jest ok. Tam jest domek Dave'a. Ja w ogóle dawno Dave'a nie widziałem na Palionowie też. To jest ciekawa sytuacja. Wejdźmy do domku, odłóżmy sobie tutaj te rzeczy. Ja między innymi chciałbym odłożyć tutaj właśnie te rzeczy, które dostałem od... Znaczy, zabrałem synowi Paliona. Odłóżmy tu więcej tych rzeczy, bo ja kurczę nie chcę tego ze sobą nosić. Łuk sobie akurat wezmę. Tu jest moja pała policjanta, też ją możemy na razie odłożyć, nie jest mi potrzebna. Dobra, mamy wszystko. O, aha, a ten strój? Nie, po co mi zbroja teraz, to jest nieważne. W każdym razie, chciałbym skoczyć do Dave'a, bo... Co to jest za miejsce, przepraszam bardzo? Kto to tu zbudował? Halo? Halo, kto to tu zbudował? Jak to jest kolejna rzecz od Lucyfera, to widzowie nie jest dobrze. Ale dobra, powoli. Co to jest? Znowu jakieś podziemne, że tu są netherowe liście. Jest... O nie, tu jest znowu ta kotwica. Nie, ostatnio jak ją napełniłem, to Lucyfer wrócił, więc ja nie chcę... Teraz tego na pewno nie napełnię, to trzeba tym glowstone'em napełnić. Ja póki co nie chcę nic z tym robić, ale nie, no wiem, ledwo co powiedziałem, że coś Lucyfer robił i że nie wiadomo, co się z nim dzieje i akurat przychodzę koło domku i takie rzeczy są tutaj tuż obok. No nie, nie chcę na to patrzeć w ogóle. Ja to muruję, nie chcę na to patrzeć. Wracam do domku, nie chcę, żeby to w ogóle było tutaj widoczne w jakikolwiek sposób. Bierzemy... Czym to trzeba zamurować? Dirtem najlepiej. Bierzemy dirtę, oczywiście, że dirt. Zamurujemy to. Mamy jakiegoś dirta? Gdzie tu? Coś powinienem mieć. Halo? Halo, gdzie jest? Tu był jeden dirt. Dobra, jeszcze jeden. Nie mam naprawdę? Jak to jest możliwe, że ja dirta nie mam żadnego? Co jest? No nie, no tu gdzieś w jakiejś skrzynce powinno być. Tu? Dobra, mamy dirta, okej, super. Idziemy to zamurować, bo ja nie chcę tutaj na to patrzeć. Tu jeszcze te moje psy. Halo, psy, czy wy widzieliście, co tutaj się działo? Czy nic nie wiecie? Okej, dobra. Zamurujmy to.
tam nic nie ma. Mnie to nie interesuje, strzałom to strzelamy, tam się nie wchodzi po prostu. Idę do Dave'a, ja mu w ogóle napiszę, że Lucifer znowu jakąś akcję zrobił, jakąś w ogóle bazę zrobił tu koło mojego domku, ponieważ powinien wiedzieć, więc ja sobie wezmę jakieś tabliczki, żeby móc mu to tam napisać, no bo oczywiście Dave'a teraz nie ma, no to ja z nim tu za bardzo nie pogadam, a muszę mu tą informację przekazać, no bo to jednak szef. Szef powinien wiedzieć, co się dzieje, ponieważ no, jakby nie wiedział, no to byłby problem, a szefowi to trzeba mówić takie rzeczy, pamiętajcie. Ja wam tylko przypomnę o tym, że jeszcze raz wam przypomnę o tym, że są filmy na plusie, tam was serdecznie zachęcam, ponieważ warto tam być. Czy tutaj jest dziś Dave? Może akurat jest, może bym z nim akurat pogadał. Chyba go nie ma, no on, ja go w tym domu to rzadko kiedy widzę, dobra, zostawmy tu tą tabliczkę. Stary Lucifer zrobił jakąś bazę koło mojego domu. Boję się, musimy go pokonać raz na zawsze. Musimy się spotkać i obmyśleć plan. Pozdro. Dobra, zostawiliśmy tabliczki Dave'owi, to jest najważniejsze, żeby po prostu wiedział, że myślimy o nim, że myślimy, że jest tutaj brany pod uwagę i że musimy razem dojść do jakiegoś wspólnego rozwiązania. Ja myślę, zastanawiałem się nad tym, co moglibyśmy zrobić, żeby tego Lucyfera pokonać, ponieważ jak wiemy, to jest człowiek lawa, więc jakby logicznie myśląc, woda powinna go zniszczyć. Więc ja myślę nad tym, żeby zrobić jakąś pułapkę, która właśnie będzie polegała na tym, że on wejdzie gdzieś, ona się zaleje wodą i nie będzie mógł stamtąd wyjść, ponieważ to jest jedyny sposób na to, żeby go pokonać, mi się wydaje. Nie zrobiliśmy tego ani razu. Już w sumie zapomnieliśmy o tym. W sumie przyzwyczailiśmy się do życia tutaj na Palionowie razem z tym Lucyferem, co mi się nie podoba. A już widzimy, że się dzieją różne dziwne rzeczy znowu, ponieważ on znowu to tutaj robi jakieś dziwne przejścia. I ja podejrzewam, że jeżeli byśmy to wypełnili, jeżeli to znowu by wybuchło, to znowu otworzyłby się tutaj jakiś portal, który by sprawił, że on by znowu miał jakiś dostęp tutaj i tak dalej. Na dany moment znikł. To jest też w ogóle podejrzane, że on znikł i że go nie ma, że musimy teraz tutaj tak naprawdę... że nie wiemy w sumie, co się dzieje, jest taka jedna wielka niewiadoma, więc trzeba to obmyśleć, ponieważ tutaj nie bez powodu myślę, ten obsydian też jest i wydaje mi się, że to może być jakiś kolejny portal do jakiegoś innego wymiaru, to ja już przyznam szczerze, nie wiem co mam o tym myśleć, bo się różne dziwne akcje dzieją i ja już bym chciał, żeby to wszystko się skończyło, a niestety ciągle coś się dzieje. No ja szczerze mówiąc rozkminiam, czy tutaj nie włożyć tego glowstone'a, bo może to jest właśnie jakiś sposób na, nie wiem, może zabicie Lucyfera raz na zawsze, chociaż nie bez powodu to się tu chyba pojawiło, no nie ja to zbudowałem, tutaj nagle widzę jakieś przejście koło moich psów, psy mi nic nie mówią oczywiście, nawet nie szczekają za bardzo, to jest wszystko podejrzane i jeszcze raz podejrzane, no ale nic z tym nie zrobię. Musimy z tym żyć, tak jak to wygląda. Więc no co, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Dzisiaj krótszy odcinek, ponieważ jadę też na weekend, wyjeżdżam znowu, więc musiałem na szybko nagrać filmy na zapas. Ale spokojnie, wrócimy z następnymi filmami już jutro, no codziennie są filmy w sumie, więc do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się odcinek spodobał. No i tyle, trzymajcie się, pozdro, pa pa.